Cześć wam, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o rasie kur Polbar. Przepraszam was, że wcześniej nie nagrywałem, ale trochę się przeziębiłem. No i niestety tak to wygląda. Już teraz powinno być trochę lepiej. Więc dzisiaj rasa kury Polbar. Jest to rasa kur ogólnoużytkowych. Ona jest, słuchajcie, krzyżówką zielononóżki kuropatwianej z kogutem Plymouth Rock jastrzębistym. Jeżeli chodzi o samą kurkę i warunki, jakie powinna spełniać, to może zacznę od nieśności. Nieśność roczna kur to około 180 jaj, tak maksymalnie uzyskuje w ciągu roku. Masa jaja do 58 gram, od 54 do 58 i kremowa skorupka. Także to takie najważniejsze informacje dotyczące jaj, słuchajcie. Na co bym polecał? Myślę, że jak już to na jajeczka, na mięsko, jeżeli ktoś potrzebuje również, aczkolwiek kto co lubi, tutaj taka ogólnoużytkowa kurka, więc w zależności co chcecie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o masę ciała kogutu, w wieku 20 tygodnia wynosi około 2,5 kg, a kur do 2 kg dochodzi nieśność. Dochodzi waga. Co do piskląt, to w zależności od płci tak naprawdę mają różną barwę puchu, do samej barwy. Są to kury tak zwane, nie wiem czy się znacie, autoseksingowe. Koguty są jasne głównie, czasami z takim delikatnym szarym nalotem. Jeżeli chodzi o kury, no to tutaj jest barwa taka typowo kuropatwiana. I co do, słuchajcie, samego żywienia, myślę, że możemy żywić wszystkim tym, co mamy na gospodarstwie, możemy sobie mieszać, śrutować, paszę, także tutaj co do warunków w miarę się przystosowuje. Jest to mieszanka kury zielononóżki, krzyżówka, więc myślę, że jak najbardziej jest na nasze warunki na pewno odporna. Słuchajcie, o, tutaj się kurki pochowały pod traktorem, jak widzicie, na razie. Co do samej paszy, bo tam widziałem, właśnie były różne komentarze na temat tego, żebym dla was paszę ułożył, skład paszy dla drobiu. Słuchajcie, no dokładnie paszy nie jestem w stanie powiedzieć z tego powodu, że no to wszystko zależy od wieku kury, od rasy kury, także to jest ciężko naprawdę ułożyć. Każdy mniej więcej na oko sypie tego i później sam testuje, sprawdza, jak to wychodzi. Myślę, że też nie każdy chce się dzielić dokładnie ile czego daje, także... Także są to rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Co do samej kury, jak najbardziej polecam. Myślę, że warto nawet na początek hodowli taka kurka. Jak najbardziej polecam. Nawet na jajeczka, czy też na mięsko. Tutaj akurat mieliśmy, słuchajcie, 15 takich kurek. Dwa sezony temu chyba jakoś. Dwa lata temu mieliśmy. No to... w miarę w porządku, jeżeli chodzi o hodowlę, więc myślę, że również nie powinna stanowić jakichś problemów większych dla was. Okej, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu, że wam się podobało. Jak coś, to dajcie łapkę w górę, dajcie znać, o czym chcecie następny odcinek i będziemy nagrywać. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!